Szanowni Państwo, wkrótce wyślecie swoim najbliższym życzenia, również na najbliższy 2021 rok. No właśnie, no ale dlaczego mówimy o latach 2000, wpisując daty na przykład na kartkach, a nie o 3000, prawda? Przecież świat trwa znacznie dłużej niż te 2000, ponad 2000 lat. Dlatego, że proszę Państwa, wydarzenie absolutnie przełomowe w historii świata uznaje się narodziny Jezusa Chrystusa, Boże Narodzenie. Dlatego, że proszę Państwa, Syn Boga, który przychodzi na świat na podobieństwo człowieka, a w związku z tym, według nauk Chrystusa, każdy człowiek ma swoją niezbywalną godność, bez względu na stan i pochodzenie. Do tych nauk, którą nieśli wtedy chrześcijanie za Jezusem Chrystusem, dochodzi nauka o miłości. Miłości, która przekraczała wtedy wyobrażenie wielu, miłości, która rozumiana, nie wiem, jako, która nie była rozumiana tylko jako pożądanie, ale nagle miłości, która sprawia, że człowiek jest w stanie za drugiego człowieka nawet oddać życie. Tego symbolem była właśnie śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Czyli z jednej strony niezbywalna godność każdego człowieka, z drugiej strony miłość przekraczająca horyzonty, uniwersalna. A do tego jeszcze chrześcijanie oczywiście w swoich naukach dokładali, nauczali o prawie do wolności, prawie własności, szacunku do drugiego człowieka i pracy, jego pracy. Uzupełniali to moralnością, która rozlewała się na cały świat, moralnością i etyką, ucząc ludzi, jak odróżniać dobro od zła. Po prostu narodzenie Chrystusa, proszę Państwa, zmieniło świat. I dzisiaj jesteśmy w czasie Bożego Narodzenia. I często sami powinniśmy sobie zadać pytanie. No jesteśmy w sumie, mimo trudnego czasu, w którym się znaleźliśmy, ale jednak dużo zdrowsi, dużo bogatsi i dużo bezpieczniejsi od naszych przodków, a mimo to czasem znacznie mniej szczęśliwi. I być może to jest tak, że mamy już w swoim życiu wiele prezentów, tych wszystkich kartek z reniferami, prawda, i jedzenia, które nie możemy nawet zjeść w te święta, ale nie mamy najważniejszego. Nie mamy Chrystusa. A to w Nim jesteśmy najsilniejsi. Jeżeli Jego zaprosimy do swojego życia, będziemy w stanie zrobić najwięcej. I tego chciałem też Państwu w te święta życzyć. Błogosławieństwa Bożego i spełnienia, proszę Państwa, wszystkich marzeń i wielu łask Bożych w nowym roku. Roku 2021. Niech on dla Państwa będzie lepszy niż rok poprzedni, ale pamiętajcie Państwo o tym, co w życiu jest najważniejsze. Wszystkiego dobrego.